Dzień dobry, witam i zapraszam na ostatni przed wakacyjną przerwą odcinek Gliwickiego Przeglądu Sportowego. W dzisiejszym programie wnikliwie podsumujemy ostatni rok z perspektywy szczypiornistek SPR-u Sośnicy Gliwice. Radosław Nosal, serdecznie zapraszam. Seniorki SPR-u Sośnicy Gliwice pewnie zwyciężyły w rozgrywkach drugiej ligi, a następnie zmierzyły się z Jutrzenką Płock w barażu o awans na zaplecze Superligi. O wynikach na bieżąco informowaliśmy na antenie telewizji Imperium. Teraz, gdy emocje już trochę opadły, postanowiliśmy spotkać się z zawodniczkami, trenerem oraz prezesem, aby podsumować ten niezwykle udany w ich wykonaniu sezon. Główny temat naszego dzisiejszego spotkania to oczywiście awans do pierwszej ligi. Niesamowity sukces, gratuluję panom. Natomiast chciałem wrócić jeszcze do całego sezonu, do tej rundy zasadniczej, gdzie wygraliście wszystkie mecze w tej drugiej lidze. 14 meczów, komplet zwycięstw. Niesamowity sukces, prawda? To była praca praktycznie dwóch sezonów. Dokładnie, to była praca dwóch sezonów. To się tak nie udało, tak? Tylko to było systematycznie zaplanowany cały cykl szkolenia i doprowadził do tego, że przyniosło to efekty, takie jak widać, i myślę, że wejście do tych baraży nie był przypadkiem. Tak? Jak to wyglądało z perspektywy trenera? Ta dysproporcja między waszą drużyną a pozostałymi drużynami w tej drugiej lidze wynika właśnie z wieloletniej pracy, z wieloletniego szkolenia dzieci i młodzieży w waszym klubie? W pewnym sensie myślę, że tak, no nasze gdzieś tam zaplecze, jeżeli chodzi o młodzież, jest bardzo duże. Mamy 10, ponad chyba 10 grup młodzieżowych, które każdy bierze gdzieś tam udział w rozgrywkach. Wcześniejsze lata pracy gdzieś dały owoc tego, co przyszło w tym momencie. Czego to zasługa? Bo to na pewno też kwestia jest taka, że budowałyście od wielu, wielu lat swój zespół i zespół jest budowany na wychowankach, prawda? Przede wszystkim tak. Jest dużo zawodniczych doświadczonych, które kilka lat temu zrezygnowały, ale wróciły, żeby nam pomóc, ponieważ właśnie kilka lat tkwimy w tej drugiej lidze. Mimo tego, że zawsze byliśmy w czołówce, nigdy nie udało nam się dostać do baraży. No w tym roku nie spodziewaliśmy się, że z kompletem zwycięstwa, ale udało się. Od dwóch lat budujemy zespół i faktycznie jakby teraz jest owoc tej pracy dwuletniej i nam się to udało i wyszło całkiem fajnie, jak widać. Dlaczego wyszło? Wypowiadasz się dosyć skromnie, a wiem, że jesteś jedną z liderek tego zespołu. Jesteś kapitanem drużyny i 100 bramek zdobyłaś w całym sezonie, ponad 100 bramek. Naprawdę niezwykłe osiągnięcie. Ile lat trzeba pracować, od jakiego wieku trzeba się szkolić, ile potu, łez, cierpienia trzeba poświęcić, żeby błyszczeć w drugiej lidze? Hektolitr potu to na początek. Chyba właśnie ciężka praca. Trzeba dawać się wszystko i to kochać. Ja to kocham i jakby mogę robić to, co lubię. Sprawia mi to ogromną przyjemność, a tym bardziej w takim zespole, w którym jest fantastyczna atmosfera, w którym trenerzy i zarząd klubu jakby pozwalają nam się rozwijać. Natalia, bramkarka. Oj, naprawdę, ile musiałaś przyjąć tych ciosów na siebie, żeby udało się awansować do tej wyższej ligi? Ciosów piłką oczywiście. Ciosów piłką bardzo dużo. Ale tak jak moja przedmówczyni powiedziała, to trzeba kochać. I z każdym ciosem, który przyjęłam, wiedziałam, że jesteśmy bliżej celu. I po meczu to nie boli. Czy nie byłyście złe, że musiałyście grać w barażach, że drużyna, która zwycięża, która daje z siebie wszystko, prawda, w każdym z tych meczów, wygrywa ligę bezkonkurencyjnie i musi grać jeszcze dodatkowe mecze? Znaczy faktycznie gdzieś tam myślałyśmy nad tym, że zwyciężyłyśmy we wszystkich meczach i chyba powinno być gdzieś taki przepisy, że gramy automatycznie w pierwszej, ale całą tą złość przełożyłyśmy na parkiet i wyszło zwycięstwo z tego i pierwsza liga. Także nie zastanawiałyśmy się nad tym długo, tylko ciężko pracowałyśmy potem do baraży i przygotowywałyśmy się już do tych meczy, tych najważniejszych. Kasia, opowiedz parę słów na temat tego, co się stało już w tym barażu. Tak? Przechodzimy do tego najważniejszego momentu sezonu, gdzie musiałyście zmierzyć się z Jutrzenką Płock. Płock był faworytem, no wiadomo, Płock i Kielce to są takie dwa najważniejsze ośrodki, jeżeli chodzi o piłkę ręczną w naszym kraju. Absolutnie nie byliście faworytami tego dwumeczu. No niektórzy twierdzą inaczej.
ale no ja nie wiem, kto był faworytem według mnie, ale pierwszy mecz, no mógłby potoczyć się lepiej dla nas, ale wielkim minusem było to, że nie graliśmy mimo wszystko na swojej hali. W hali Chorzowska 5 grałyście, prawda? Tak, tak. U siebie w Jaskini Lwa. Wiadomo, że gramy najlepiej, czujemy się najlepiej. Dzięki temu, że przegrał się ten pierwszy mecz, każda z nas chciała pokazać, że mimo to jesteśmy lepsze. Mimo tego, że pierwszy mecz nie poszedł nam po naszej myśli, że drugi jesteśmy w stanie wygrać. I tym bardziej, że na wyjeździe. Czyli to pokazuje, że byłyście bardzo mocne psychicznie. Tak, byłyśmy. Wytrzymałyście presję. Dokładnie. Ola, niesamowita dramaturgia tego dwumeczu. Pierwszy mecz przegrany, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, nieznacznie, a ten drugi, no to sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, prawda? Sama końcówka to była, tak, to był horror. Myślę, że dostarczyłyśmy dużo emocji sobie i kibicom przede wszystkim, bo faktycznie no, chyba do ostatniej sekundy nie wiadomo było, kto wygra, ani w pierwszym, ani w drugim meczu. Był tak wyrównany, co tylko pokazuje jakby o poziomie drużyn, które uczestniczyły w tych barażach. Że jednak znalazły się drużyny na odpowiednich miejscach, które walczyły do końca i dały z siebie wszystko, bo myślę, że tak samo my, jak i dziewczyny z Płocka, dały z siebie wszystko, dały co mogły i skończyło się tak, jak się skończyło, ale myślę, że i my, i one zasługiwałyby na ten awans. Zatem proszę opisać całą dramaturgię tego wydarzenia, bo to było tak, że w pierwszym meczu nieznacznie przegraliście 23-24, a w drugim było na odwrót. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Z mojej perspektywy, wie pan co, w pewnym momencie chyba ciężko mi powiedzieć, bo gdzieś się chyba wyłączyłem z tego wszystkiego. Gdzieś tylko kontrolowałem, mówię, przebieg meczu i ewentualnie wynik, ale do 45 minuty już, gdzie po prostu nadrobiliśmy stracone bramki, tam było praktycznie, już był moment 5 bramek w tył, ale jednak dziewczyny się zmobilizowały i pokazały, że potrafią grać. Doszliśmy do wspólnego jakiegoś tam, mówię, konsensusu i w chwili, momencie, gdzie wzięliśmy czas, powiedzieliśmy sobie, że wszystko albo nic. No i chwała im za to, no i nie wiem, co mogę powiedzieć. No, Po tym meczu chyba jestem 3 lata starszy. Niesamowicie wyrównany poziom. No i te karne, w których wy wykazałyście większą odporność psychiczną. No i te karne, właśnie. Trudno to. Faktycznie wykazałyśmy, myślę, że wytrzymałyśmy tą presję do końca. Nie rozluźniłyśmy się po tym ostatnim gwizdku meczu, tylko trzeba było jeszcze rzucić te karne i nam się udało, pobroniły nam wspaniale bramkarki. No a my wykonałyśmy właśnie, każda z nas dołożyła tą cegiełkę i jakby ogólny rezultat wyszedł na plus. Wywołałaś temat bramkarki, zatem bramkarki chciałem się spytać, co czułaś przed finałową serią tych rzutów karnych? Na pewno wielki stres, bo w karnych tak naprawdę może się zdarzyć wszystko. To jest możemy, loteria, dokładnie, to jest loteria, możemy wygrać, przegrać, ale jak już się wchodzi do bramki, to już się nie czuję tego stresu, chcę się za wszelką cenę obronić tego karnego i pokazać zawodniczce, że jest się od niej lepszym i cwaniejszym. To były takie emocje, że pamiętasz cokolwiek z tego konkursu rzutów karnych? Nie, ja powiem szczerze, że ja jechałam na mecz z Płocka z grypą jelitową. Także to był w ogóle ciężki mecz dla mnie. W drugiej połowie w ogóle nie pamiętam, co się działo. Nie pamiętam, co się działo. Potem doszła ta euforia, jak już ostatniego karnego rzuciłyśmy. Także ogromne szczęście i jedynie co z tego pamiętam. Powiedziałaś o euforii, no to teraz jest ten moment, w którym możesz powiedzieć, jak wyglądała ta, albo pokazać, jak wyglądała ta euforia. Pokazać może nie pokażę. Bo tego się drugi raz nie da opisać. To były takie emocje, taki szał radości, krzyki, tańce. Ale wróćmy jeszcze do tego meczu, koniec spotkania, karne i ta wielka euforia, prawda? Pamięta pan coś z tego? Tak, tak. Powiem szczerze, tak. To jest chyba jeden z najszczęśliwszych moich dni w obecnej, mówię, jakiejś tam w niedługiej karierze trenerskiej. Ale nawet w kwestii tego, że bardzo się cieszę, że zobaczyłem w końcu uśmiech i radość na twarzach moich zawodniczek. Nareszcie pokazały, że potrafią się cieszyć i w
tym ostatecznym momencie chyba to wszystko z nich eksplodowało i pokazało, jak naprawdę bardzo mi zależało na tym sukcesie. Długo nie mogłyście zasnąć tej nocy? Oj, bardzo długo. Podróż była do Płocka, jednak jest trochę kilometrów, podróż była długa, ale ta euforia, ta radość, to jednak nas podtrzymywało i no, noc była bardzo długa. I tak naprawdę no, wygrywa lepszy, tak? Czy to były rzuty karne, za 5 lat nie będzie nikt tego pamiętał, jak drużyna awansowała, tylko po prostu, że wygrała. Aczkolwiek powiem szczerze, rzucić karne w takim momencie, te zawodniczki miały na pewno ogromną presję, zresztą nie tylko zawodniczki, ale tak samo, tak jak my kibice, którzy tam przyjechali i obserwowaliśmy to całe widowisko, to po prostu no, naprawdę nerwy były... Ze stali. I znaczy nerwy ze stali pokazały zawodniczki, które rzucały, natomiast nasza adrenalina już podskoczyła praktycznie na wyżyny skali i no i euforia na pewno. To jest taki moment, gdzie cały sezon, te praktycznie 10 miesięcy, jest to po prostu takie uwieńczenie tego wszystkiego, tej całej pracy, bo to jest, mówię, tylko praca tak samo jak i zawodniczek, jak i trenera, tak samo z całego sztabu szkoleniowego, tak, poczynając od kierownika drużyny, kończąc na fizjoterapeutach, tak, więc to jest to praca zespołowa i taki wynik i takie zakończenie sezonu, no nie można sobie wymarzyć chyba lepszego. Jest radość, jest sukces, ale też jest teraz odpowiedzialność. Co się panu teraz najbardziej narzuca? Jakie przed panem teraz czekają wyzwania? My tutaj drastycznych zmian, tak jak trener wcześniej powiedział, nie będziemy robić. Oczywiście wzmocnienia już są prowadzone rozmowy, bo wiadomo, że na pewnych pozycjach wiemy teraz po tym sezonie, jakie mamy luki, tak, i co należałoby poprawić. I też znamy drużyny przeciwne, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć i wiemy, na jakim poziomie to powinno, że tak powiem, funkcjonować. Na pewno największym tutaj bolączką klubu będą to wyjazdy, tak? Bo są to bardzo dalekie wyjazdy do Słupska, do Tczewa, do Jeleniogóry, do Lublina, tak? I jedynie te koszty tutaj się, że tak powiem, drastycznie zwiększają. Natomiast resztę kosztów, no niestety klub zdawał sobie z tego sprawę, że awansując te koszty się zwiększą, ale mamy wsparcie tutaj miasta Gliwice na dofinansowanie, tak? Na naszej tutaj działalności. I myślę, że nasz plan jest taki, żeby w tym roku pierwszym, tak, w tej pierwszej lidze być przynajmniej w pierwszej piątce, tak, żeby uchronić się od tej, uchronić się. Zawsze jeździliśmy po to, żeby wygrywać, tak. Natomiast jest to tak zwane wybadanie tej ligi, dlatego że od 7 lat tutaj Sośnica nie grała w pierwszej lidze, czy na zapleczu ekstraklasy, więc musimy po prostu ten pierwszy sezon poświęcić na to, aby się w tej lidze odnaleźć, tak? A później będziemy myśleć dalej, czas przyniesie, czy jeżeli będą takie możliwości też finansowe, bo no, drużyny męskie zmierzają do tego, aby Superliga była zawodowa, tak? Więc tutaj już decydują tylko i wyłącznie pieniądze, tak? Natomiast w żeńskiej jeszcze tego nie ma, więc dopóki awans jest sportowy, to każdy klub ma szansę. W pierwszym sezonie piąte miejsce, pierwsza piątka, to jest bardzo ambitny cel, o którym mówi tutaj pan prezes. No, myślę, że prezes zawsze chce, żeby było jak najlepiej, jak każdy z nas. A co jest realne w takim razie? Myślę, że na dzień dzisiejszy, żeby być tak dla mnie realną sprawą, to jest między 6 a 8. Żeby na spokojnie utrzymać się w tej pierwszej lidze, żeby nie było gdzieś, mówię, potknięcia takiego i napompowania balonika niepotrzebnie. Mówię, kwestia jest na pewno przetarcia, bo jeżeli byśmy chcieli gdzieś, mówię, walczyć o te naprawdę najwyższe już jakieś tam cele, to jednak to bez ogródek trzeba powiedzieć, że to naprawdę trzeba się wiązać z kosztami. No, trzeba pozyskać, bo mamy fajną, zdolną młodzież, mamy dziewczyny, które są u nas, ale są to jednak jeszcze młode zawodniczki, które w 90% poza wyjątkiem dwóch, trzech zawodniczek nigdy nie grały powyżej drugiej ligi. I tu jest kwestia tego, że jednak gdzieś to doświadczenie w tym momencie za nami nie przemawia. Jednak tutaj potrzeba tego sezonu, czy nawet tego
połówki pierwszego sezonu na naprawdę, na ogranie się, pozbycie się troszeczkę tej tremy i tego stresu, bo każde spotkanie w pierwszej lidze przy własnej publiczności będzie wyglądało jak finał barażowy o wejście do pierwszej ligi. Tak to będzie wszystko wyglądało. Czy ten projekt w tym klubie, projekt Pierwsza Liga w Sośnicy, to jest projekt dla panów na trwałe, to jest projekt długofalowy? Bo często mówi się, że dla Beniaminka najgorszy nie jest ten pierwszy sezon, tylko właśnie ten drugi. Jak to u państwa wygląda? Myślę, że realnie podchodzą do tego i tam już po jakichś tam wstępnych rozmowach z zarządem i z prezesem, dajemy sobie tak naprawdę, chcielibyśmy w ciągu 3 lat podnieść naszą gdzieś tam mówię pozycję i ewentualnie, jeżeli byłaby możliwość tego wszystkiego, awansować dalej. Ale mówię, to jest wszystko jeszcze gdzieś tam w sferze, jakby to powiedzieć, marzeń. Ale dajemy sobie przynajmniej 3 lata. Tak jak teraz mieliśmy założenie, że w ciągu 3 lat będziemy pomalutku, gdzie jesteśmy świeżym klubem, bo towarzystwo nasze powstało raptem 2 lata temu. I mówię, dzięki konsekwencji prezesa i całego, mówię, sztabu, który gdzieś tam zawiązuje w tym wszystkim z boku, pomału, w bardzo powolnym tempie i w realnym tempie, bez żadnych, nie wiem, niepotrzebnych ruchów, powoli doszliśmy w dobrym kierunku. Nikt nikomu nie przeszkadzał, wręcz sobie tam pomagaliśmy nawzajem, żeby to wszystko wyglądało tak, jak należy. Żeby zawodniczki były zadowolone i cały sztab szkolenia. To jest wspaniały moment, żeby nawiązywać do tej wspaniałej tradycji piłki ręcznej w Sośnicy, prawda? Myślę, że tak, że tym awansem sprawiliśmy wielką radość starszym pokoleniom, które tutaj są u nas na naszej dzielnicy, tak jakby to powiedzieć, nawet w mieście Gliwice, bo ludzie zaczęli po prostu gdzieś tam dowiadywać się z gazet, czytać i zaczęło się większe zainteresowanie, bo chyba już pomału nikt nie wierzył w to, że można z powrotem Sośnicę wyprowadzić dalej na wyższe ogranie, o wyższe cele, żeby tu zaczęło się coś dziać z tą naszą piłką ręczną. Nie tylko i wyłącznie gdzieś praca z młodzieżą, ale żeby to przynosiło efekt w wymiarze, już mówię, seniorskim. Myślę, że teraz, na dzień dzisiejszy, zainteresowanie, takie mam oczekiwania, hala będzie pękać. My cały czas tutaj powtarzamy, że chcemy odbudować tą kiedyś nazwaną dumą Gliwic, jaka była drużyna GZKS-u czy KS Sośnicy, i do tego będziemy dążyć, tak? Oprócz tego, to co wcześniej powiedział trener, szkolenie młodzieży, jak najbardziej tak, natomiast te zawodniczki właśnie młodego pokolenia, one muszą mieć jakieś cele, tak? Jeżeli widzą taką drużynę seniorską, że ich celem kiedyś będzie granie właśnie w tej drużynie, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to pomaga, no i to podnosi tę morale tych zawodniczek, tak? Więc tutaj myślimy właśnie nawiązać do tych tradycji szkoleniowych. Naprawdę teraz posiadamy łącznie z drużyną seniorską 11 grup szkoleniowych, więc to jest to ogrom pracy i naprawdę jest to duża sztuka w dzisiejszych czasach, tą młodzież tak zaszczepić tym sportem, wyciągnąć ich sprzed tych komputerów, tak, tabletów, laptopów, żeby codziennie przychodzić na tą halę i po te 10 godzin tygodniowo ćwiczyć. Więc myślę, że to jest wspaniały moment właśnie, że do nawiązania do tej tradycji tego sośnickiego handbala. Ja myślę, że chciałybyśmy przede wszystkim podziękować naszym rodzicom, bez których nie byłoby tego sukcesu. Naszym kibicom, którzy na każdym meczu wspierali nas naprawdę, byli kolejnym zawodnikiem, jakby tak ten doping i to wsparcie naprawdę nam bardzo pomogło. Trenerom i zarządowi klubu, bez których by nas tutaj nie było, i wszystkim, którzy gdzieś tam nas po cichu wspierali i dopingowali. Naprawdę dziękujemy. To już wszystko na dziś, na kolejne odcinki przepełnione rywalizacją oraz emocjami płynącymi ze sportu. Zapraszam już od września. Znów pokażemy Państwu sport w najlepszym gliwickim wydaniu. Życzę Państwu udanego wakacyjnego wypoczynku. Do widzenia, Radosław Nosal, Telewizja Imperium.